raz siódmy graplerzy nie tylko z całej Polski, lecz także między innymi z Czech, Niemiec czy Włoch rywalizowali w Submission Only League Tournament w Opolu. Mistrzostwa Polski były imprezą otwierającą napięty terminarz sezonu tej organizacji. Po raz pierwszy udało nam się ułożyć cykliczny kalendarz zawodów tak, jak on powinien wyglądać na cały sezon, czyli dzisiaj rozpoczynamy sezon Mistrzostwami Polski, następnie edycja numerowana, na której będzie bitwa klubów, to jest 25 listopada, w lutym Mistrzostwa Europy i kolejna edycja numerowana w czerwcu przyszłego roku. I tak wygląda drugi sezon Salt, jeśli chodzi o plany i o daty. W opolskiej z tego arenie rywalizowało prawie 600 zawodników w 88 kategoriach. Rosnąca frekwencja cieszy organizatorów i motywuje ich do dalszego działania i rozwijania organizacji Salt. Czujemy, że weszliśmy na rynek z mocnym przytupem, ludzie bardzo doceniają to, co robimy. Wywodzimy się z tego sportu, robimy to również dla naszych zawodników reprezentujących klub Next Level Opole, więc no, staramy się być coraz lepsi. Póki co nasze zaangażowanie przynosi pożądane efekty. Walczący rywalizowali w formule pucharowej, gdzie na końcu o zwycięstwie decydował finał. Tak jak m.in. w śląskich derbach w kategorii junior poniżej 80 kg, gdzie Jakub Borowski z Akademii Gorilla Ruda Śląska pokonał Bartosza Basińskiego z Natal Grind Team Katowice. W finale bardzo silny, ciężka walka. Udało się tam wyciągnąć tą balaszkę z gardy. Jestem bardzo dumny. Pierwsze zawody nogi. Zawsze z kim ona startuje. W najwyższej kategorii Open Pro wśród pań najlepsza okazała się Julia Mikołajczak z Czechmat Ostrów Wielkopolski. Natomiast wśród panów Paweł Jaworski z Akademii Gorilla Warszawa. Gospodarzem imprezy był Next Level Opole, którego reprezentanci zdobyli łącznie 10 medali. 73 zawodników wyruszyło na trasę pierwszego gravela z dziedzińca Zamku Bożejów. Wspólnie stworzyliśmy z paroma instytucjami, m.in. z lokalną grupą działania Stobrowski Zielony Szlak, trasy rowerowe oznaczone, około 200 km tras, powstały mapki i coraz więcej rowerzystów przyjeżdżało do nas i pytało się, czy nie można było zorganizować właśnie takiego gravela. Trasa przygotowana przez organizatorów była różnorodna. Kolarze rywalizowali na asfalcie, szutrze czy też błocie. Ta pętla ma 90 km, przebiega przez stare Budkowice, nowe Budkowice, Kały, Łubniany, potem w kierunku Pokoju, Ładzy i tutaj z powrotem. Zawodnicy ruszali w 15-osobowych grupach co 5 minut. Pierwsze linie mety przekroczył Marek Machała z Lublińca, który podzielił się z nami wrażeniami z wyścigu. Trasa piękna, malownicza, tak jak powiedziałem, ciutkę premium szutrów mi brakowało, ale no, co moje to moje, prawda, zostało w głowie, w sercu. Zajął on jednak piątą lokatę, gdyż w zawodach liczył się najlepszy czas, a ten miał Łukasz Klimaszewski z Mitu Toyo AZS Wrocław Wrocław. 2 godziny, 34 minuty i 15 sekund. Taki sam rezultat uzyskał Elders Rust z Gravel Bike Poland. Jednak o zwycięstwie zawodnika z Wrocławia zadecydowały 0,4 sekundy. Po raz drugi triatlon w Lewinie Brzeskim przyciągnął miłośników sportowej aktywności. Organizatorzy chwalą się wyższą frekwencją niż w zeszłym roku. W tej edycji wystartowało 90 zawodników i 16 sztafet. Widzimy, że osoby, które w zeszłym roku były jako kibice, dzisiaj startują. Także to na pewno jest obraz tego, że warto organizować, warto rozwijać tą imprezę. Dla sponsorów, no, mnóstwo osób się zgłaszało do nas, czy mogą jakoś nas wesprzeć. Także pakiety dziś w tym roku są dużo bogatsze niż w zeszłym. Także na każdej płaszczyźnie rozwijamy się płynnie. Do pokonania zawodnicy mieli 1/8 długości Ironmana, czyli 500 metrów pływania, 22 km do przejechania na rowerze i 5 km biegania. Rywalizujący wystartowali z plaży w Lewinie Brzeskim. Uczestnikiem mógł stać się każdy, czym przykładem dla wielu może być tutejszy klub seniora, który wystartował w sztafecie. Grupę stworzyli u nas w Lewinie Brzeskim w klubie seniora i jest nas trzech. Kolega płynie, drugi kolega jedzie rowerem, a ja idę o kijkach. Mamy w klubie właśnie taki klub, że kijkami chodzimy i to po prostu pomaga na cały układ kostny, można powiedzieć, i człowiek czuje się zdrowo. Najszybszy w klasyfikacji indywidualnej był Michał Wojtyło z Wrocławia z czasem 57 minut i 25 sekund. W rywalizacji drużynowej najlepsi byli Polaris Sztafeta z czasem godziny 2 minut i 36 sekund.